Marek Falenta, skazany na 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową, która przyczyniła się do przegranych przez Platformę wyborów, wciąż się ukrywa. Do więzienia iść nie chciał i przepadł jak kamień w wodę. Wreszcie wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania. Po europejskim nakazie aresztowania Marka Falenty jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Okazuje się, że został on wydany 28 marca na wniosek poszukującej skazanego policji. To oznacza, że Falentę szukają teraz nie tylko polskie służby, ale i policja krajów Europy. Biznesmen ukrywa się prawdopodobnie za granicą. Falenta miał stawić się w więzieniu na początku lutego, ale wybrał drogę zbiega. Od tego czasu skutecznie się ukrywa i służbom nie udało się dotąd wpaść na jego trop. Falenta został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w 2016 roku na 2,5 roku więzienia w związku z TZW. Aferą podsłuchową. Wyrok uprawomocnił się w grudniu 2017 roku. Obrońcy Falenty złożyli kasację do Sądu Najwyższego, czekają także na decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, do którego w styczniu ubiegłego roku trafił wniosek o ułaskawienie Falenty. Ujawnione w tygodniku Wprost nagrania wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Sprawa dotyczyła nagrywania od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku na zlecenie Falenty w warszawskich restauracjach osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych. Nagrano m.in. ówczesnych szefów MSW, Bartłomieja Sienkiewicza, MSZ, Radosława Sikorskiego, Resortu Infrastruktury i Rozwoju, Elżbietę Bieńkowską, prezesa NBP Marka Belkę i szefa CBA Pawła Wojtunika.